następne podejście do znalezienia polskiego obozu przesiedleńczego z czasów powojennych. Dostaliśmy dwie nowe wskazówki i zobaczymy czy coś będzie pasować. Szukamy grobu Iwana Kryzewiercewa, ostatniego świadka zbrodni katyńskiej. Pierwsza wskazówka, którą dostaliśmy, prowadzi nas do tego miejsca. Obecni właściciele pubu nie mają pojęcia, ale w najbliższą niedzielę postarają się dowiedzieć czegokolwiek od poprzednich właścicieli, którzy wciąż odwiedzają to miejsce. Na chwilę obecną nie ma żadnego sadu naokoło, który powinien być. I obecni właściciele też nie kojarzą dużego sadu, więc jedziemy do następnego miejsca. Jestem na małym cmentarzyku przy kościele Wszystkich Świętych w Long Ashton. Próbuję znaleźć ciało tego Rosjanina naszego. I przy okazji wyskakują mi inne nazwiska. Pan Modest Lapiński. Ale to nie o panu Modeście chciałem powiedzieć. Tylko chciałem powiedzieć o małym ołtarzyku na cześć naszych pilotów. Po drodze do drugiej lokalizacji przez przypadek znalazłem znak Courthouse Farm i ta nazwa została wymieniona w firmie na samym końcu, gdy lokalni policjanci i świadkowie składali zeznania w sądzie, że mijali, że znaleźli to ciało nie opodal Courthouse Farms. Więc może to i tutaj. Podejście numer 3 w Easton i poszukiwania polskiego kampu, polskiego obozu. Wrócili do mnie wspaniali ludzie z tego pubu i podali mi następną wskazówkę, gdzie mogę tego szukać, ale po drodze jeszcze wyszło z dwóch innych źródeł. Okazało się, że prawdopodobnie w tym budynku mieścił się tymczasowo, przez bardzo krótki okres, hostel, gdzie zatrzymywali się polscy żołnierze, gdzie dostali miejsca noclegowe zaraz w latach powojennych. Po drodze udało mi się dotrzeć do sadu, do pozostałości sadu, bo został znacznie okrojony przez rozbudowującą się wioskę, gdzie prawdopodobnie, myślę, że to jest ten sam sad, gdzie znaleziono ciało Michała Łobody. Drzewa wciąż owocują. Według informacji, które otrzymałem od ludzi z pubu, to właśnie pole w czasie II wojny światowej było używane przez Amerykanów. Tutaj stacjonowały ich wojska. I zaraz po wojnie zostały wszystkie baraki i cała infrastruktura zostały przekazane Brytyjczykom i tu między innymi umieszczono Polaków zaraz po wojnie. Jeśli pamięć tych ludzi nie zawodzi. Ostatnie miejsce, do którego przywiodły mnie wskazówki od naszych informatorów, jest tutaj. Teraz tutaj znajduje się park z karawanami, ale według ludzi, z którymi rozmawialiśmy, wciąż są widoczne stare betonowe wylewki, na których kiedyś stały baraki typu Nissen, których używało w tamtym okresie wojsko. To jest następny potencjalna lokalizacja obozu Polaków z tamtego okresu.
To by było na razie tyle. Wszystkie tropy nam się jakoś tam pokończyły. Byliśmy w miejscach, które mogliśmy odwiedzić. Czekamy na odpowiedź na kilka maili. I to wszystko.